Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie. A pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A dookoła tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu były 4 stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa. Drugie stworzenie podobne do cielca. Trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone.